Panie Mikołaju, słyszy pan nas? Słyszę już. Bardzo Mam dziękuję, nadzieję, panie że państwo doktorze. Mi też. Dobrze. Ponieważ ja stawiam na warsztatach na interaktywność i na udział uczestników, także bardzo proszę odkopać myszki, bo znowu będą potrzebne. Mam nadzieję, że dzisiejsze wykłady pójdą znacznie lepiej niż wczorajsze, wieczorne. Moja mordka powinna się już pokazać. Znaczy zasadniczo moja twarz tutaj jest najmniej ważna, także zaraz się może schować. Ale co najważniejsze, to co właściwie chciałem państwu pokazać. Znaczy, co chciałem, żebyśmy razem dzisiaj przepracowali. Tylko znajdę odpowiednie... Za dużo rzeczy jest wartych. A niech będzie. Okej. Okay. Zaczniemy od slajdów. Chciałem się państwa przekonać do tego, że nie musicie absolutnie złotówki żadnej ani jednej wydawać na to, żeby ze swoimi uczniami, czy we własnym zakresie, najlepiej jedno i drugie, eksperymentować z laboratorium elektronicznym w własnym domu. Nie trzeba niczego kupić, tym bardziej nie trzeba iść w tysiące złotych, bo na dobrą sprawę zorganizowanie sobie laboratorium elektronicznego to są takie koszty. Sam oscyloskop to jest 2000 zł bezproblemowo. Zasilacz drugie tyle i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj użyjemy tych narzędzi za 0 zł. I użyjemy to w taki sposób, że mam nadzieję, że państwo będziecie tego później garściami wykorzystywać na zajęciach czy informatyki, czy fizyki, czy nie tylko. Tak to enigmatycznie troszeczkę powiem. Wstępu teoretycznego, fizycznego nie robię, żeby nie przegadać zbyt dużo, bo jednak najważniejsza jest państwa aktywność, najważniejsza jest państwa udział, państwa zabawa, co mam do przedstawienia. Będziemy wykorzystywać darmowe narzędzie od jednej z największych korporacji komputerowych, inżynierskich, od firmy Autodesk, która się zajmuje softwarem do oprogramowania inżynierskiego, do wizualizowania 3D i tak dalej, i tak dalej, od chyba 30 lat ponad. I to, co nam udostępniają od kilku lat, jako darmowe, jest... Zresztą zaraz państwo zobaczycie, żeby nie wylewać za dużo śliny na darmo. Okej, okay, zapraszam państwa na stronę, którą pewnie już państwo znacie z zajęć a propos na przykład druku 3D czy modelowania 3D, na stronę tinkercad.com. Jeżeli ktoś tam nie ma konta, to bardzo proszę założyć sobie w tym momencie. Jak to założyć, to już pokazuję. Zalogowanie się, natomiast jeżeli chcemy założyć konto, klikamy sobie dołącz teraz i Autodesk swoją wspaniałą myślnością udostępnia także to narzędzie jako narzędzie prowadzenia lekcji, wobec czego możecie tutaj państwo założyć swoje konto jako nauczyciel i swoich uczniów także na ten portal zaprosić, zarejestrować też, tak jak mówię, darmowo i w ramach tego portalu prowadzić zajęcia, nie tylko z druku 3D. I nie tylko tak, że z tego, czym będziemy się dzisiaj zajmować, czyli z elektroniki programowania, jest też osobny programistyczny, stricte subportal tego. Więc zapraszam do albo utworzenia konta osobistego, albo nauczycielskiego, co pozwala tworzyć klasy wirtualne. Ponieważ ja już swoje konto mam sztuk kilka, także ja nie będę tworzył następnego. Zapraszam do stworzenia czy prywatnego, czy nauczycielskiego konta tutaj. Jeżeli ktoś już konto ma, no to bez problemu może się zalogować. I jak już wszyscy macie państwo konta, to możemy się bawić dalej. Znaczy, jak już wszyscy będziecie mieli konta. Bo bez dostępu, bez konta założonego, niestety nie popracujemy dzisiaj. A nie chcę, żeby to była tylko pogadanka, tylko machanie moją myszką na ekranie. Także kilka minut państwu dam na założenie kont.
przyjdą maile potwierdzające i jak już konta będziecie Państwo mieli, to możemy zaczynać. Ja już sobie za ten czas otworzę Tinkercada takiego, jak mam zalogowanego. A, okej. Okay. Osobom, które już z Tinkercada korzystały, ten widok jest dobrze znany, natomiast osoby, które dopiero dzisiaj z nami zaczynają tą przygodę z tym portalem, tak to będzie wyglądało, jak tylko Państwo stworzycie konto i się zalogujecie. Więc poczekam chwileczkę na informację, czy macie Państwo konta pozakładane i możemy jechać dalej. O jakim potworze pan mówi, panie Jacku? Już piszę. Teams. MS. Co to jest? Już. Chwileczkę. Aha, tu. Zginąłem. Tu. Już piszę. Office to office. Nic strasznego. Dużo opcji i tyle. My póki co dzisiaj Office'a nie będziemy wykorzystywać. Gdzie ja się tu loguję? Tłumaczenia. Zgubiłem się. Tu. Jak pozostałem Państwu idzie? Udało się konta założyć? Czy są jakieś problemy? Teraz gdzie tu jest? Okej, okay. Pani Mariola i pani Magdalena już mają, już są panie zalogowane, tak? Czy tylko potwierdzają pani konto założenie? Aha, okej, okay. Zalogowane, to dobrze. To poczekamy jeszcze na pozostałe osoby. Jak ktoś nie chce pracować, to proszę powiedzieć, nie ma problemu, nie trzymam na siłę. Ok, super. Pani Agnieszka już ma doświadczenie z Tinkercadem troszeczkę. Ok, to raz, dwa, trzy, cztery osoby i chyba też pan Jacek już mają. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Super. Okej, okay. Pani Agnieszka, pani Joanna też. Przepraszam, jest kilka pani Joanny. To mamy już panią Poźniak, panią Kuchtę, panią Zaborowską, panią Karakulską zalogowane.
panią Gryngiel, panią Kosiędowską i tyle. O, no, pan Tadeusz też już wyjadacz tinkercadowy, także to jeszcze na kilka osób poczekamy, ale też nie możemy zbyt długo czekać niestety, bo kilka zadań, które dla Państwa mam, są jednak troszeczkę angażujące, także o mniej więcej 15 minut będziemy potrzebowali na każde zadanie. W sumie to moja facjata jest teraz niepotrzebna. Okej. Okay. Co pani rozumie, pani Ewelino, przez chyba też już mam? Okej, okay, no to może w takim razie z osobami, które już się zdążyły zalogować, będziemy iść dalej, a reszta będzie obserwować. Albo nie będzie. Zależy się od chęci. OK. To teraz okno rejestracji do Tinkercada można zamknąć i wrócimy do widoku tego, jak już Tinkercad wygląda po zalogowaniu. A tutaj macie Państwo swoje imię i nazwisko, login, znaczy imię i nazwisko, login, które wybraliście. A jest także dostępne tutaj na górze z opcją na przykład wylogowania się, czy ustawienia swojego profilu i danych i tak dalej, stworzenie nowych zajęć, moderowanie grupy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nam póki co najpierw musimy nauczyć się sami pracować z tym narzędziem, żeby później móc pomagać dzieciom i prowadzić lekcje. To tyle, jeżeli chodzi o górną część okna, aczkolwiek jeszcze kilka razy do tych zasobów tutaj wrócimy. U nas najważniejsze jest to menu po lewej stronie, tabelka pionowa. Projekty 3D to jest standardowe, można powiedzieć, Tinkercad, czyli tworzenie brył. Aha, nie wyświetlił się jako nauczyciel. No cóż. Konto prywatne też będzie działać i też potworzymy to, co będziemy mieli do stworzenia. Póki co nie będziemy zajmować się tworzeniem brył 3D. Nie do tego te zajęcia dotyczą. Nas interesuje opcja druga, circuits, czyli obwody. O, i już mnie wita tym, co ostatnio robiłem dla Państwa. Część z tych eksperymentów, które tutaj mam naświetlone, dzisiaj zrobimy. Część, niestety musiałem się ograniczyć do kilku tylko. Więc tak. Żeby po zalogowaniu i przejściu do circuits można cokolwiek stworzyć, to aż się prosi nacisnąć utwórz nowy obwód. I zapraszam do kliknięcia. O, tu już informacja o tym, co nowego w nowej wersji. Tu Państwo macie po prawej ręce przybornik elementów elektronicznych. Analogowych, cyfrowych, pasywnych i aktywnych. I tutaj mamy najpierw wszystkie podstawowe, można powiedzieć, komponenty, klocki, ale jeżeli przejdziemy na opcję wszystkie, to nasze menu się znacznie wydłuży. Spokojnie, nie ze wszystkich tych opcji będziemy się korzystać. Wykorzystamy tylko kilka prostych elementów elektronicznych do tego, żeby zrobić kilka fajnych eksperymentów. Nauczyć się, jak je robić w 2020 roku,
Czyli skoczymy teraz pomiędzy ostatnim warsztatem, który się był na granicy lat 90. tysięcznych, na rok 2020 i sytuację i nowoczesnych technologii, i nowoczesnej sytuacji pandemicznej, i też ograniczonych środków finansowych. Pierwszy eksperyment, który zrobimy. OK. Pierwszy eksperyment, który zrobimy, jest taki troszeczkę świąteczny. Macie Państwo za zadanie. To nie, nawet 10 minut to będzie przesada, ale tak trochę z marginesem czasu dałem. Za pomocą jednej diody RGB, czyli takiej, która może świecić na dobrą sprawę każdy wybrany kolor, przy czym każdy pewnych drobnych w cudzysłowie. Za pomocą trzech potencjometrów chcemy diodą RGB sterować tak, żeby kręcenie, zmiana oporności każdego z trzech potencjometrów zmieniała kolor. Jak to zrobić? No, dioda RGB ma to do siebie, że nie ma jednego pola, tak jak zwykła dioda, gdzie tylko w jednym miejscu następuje rekombinacja jednego konkretnego koloru. Znaczy, rekombinacja z emisją jednego konkretnego koloru fotonów, ale właśnie, jedna w paśmie czerwonym, jedno pole w paśmie czerwonym, drugie w paśmie zielonym, trzecie w paśmie niebieskim. Ponieważ mamy trzy pasma koloru do dyspozycji i możemy się teraz wrócić do przedszkola i do kwestii składania kolorów, to możemy odpowiednią kombinacją kolorów, czyli natężeń światła z każdej z tych pól diody RGB, złożyć z dokładnością do czarnego prawie każdy kolor. I to jest Państwa zadanie. Znaczy, znaleźć sobie w przyborniku diodę RGB, tutaj w przyborniku, tu gdzieś będzie, znaczy, gdzie to już jest Państwa znalezienie, wziąć do garści trzy potencjometry. Raz, dwa i trzy. Jeszcze możemy dla porządności i zrobienia. O, jest dioda RGB. No to już pokazałem, gdzie jest. I tu gdzieś jeszcze podstaweczka, na której będziemy mogli to wszystko pospinać kabelkami, żeby wszystko grało i buczało ładnie. W sekcji gdzieś tu była. Szukamy płytki styku. O, proszę bardzo, płytka prototypowa. Co pan rozumie przez ekran wyboru? Panie Jacku? No, jeżeli pan jest w Circuits, a nacisnął pan utwórz nowy układ? No właśnie. I mamy odpowiedź. Żeby móc stworzyć nowy układ, to trzeba nacisnąć klawisz nowy układ. Dopiero wtedy wchodzimy w widok, który tutaj mamy. Dzięki Bogu teraz Circuits już jest od kilku lat po polsku, bo nie, jak ja zaczynałem pracować, to jeszcze było po angielsku. Czyli angielski znam, ale moje dzieciaki, z którymi pracowałem, miały trochę problemy. Natomiast teraz już jest przetłumaczone po Bożemu. I to całkiem dobrze przetłumaczone na polski. Płytka prototypowa ma to do siebie, że te pola tutaj zasilające są połączone horyzontalnie, jak widać, zaświetlone na zielono, i minus, i plus, a te pola, na których wdziugamy swoje elementy elektroniczne, są połączone pionowo, tak jak się podświetla. Więc jeżeli teraz włożę sobie to potencjometr, to teraz cały ten kanał to jest podłączony do ślizgacza potencjometru. A cały ten kanał jest do jednego styku potencjometru i cały ten kanał do drugiego styku potencjometru. To jest dioda RGB. Jaka? Wspólna anoda czy wspólna katoda? To jest dobre pytanie. No na szczęście każdy terminal każdego elementu cyfrowego, który symulujemy, jest opisany i to po polsku.
Bez czego wystarczy najechać myszką. O, i mówi katoda. Mamy jedną katodę i trzy anody. Otóż państwo powinniście wiedzieć, co z tym fantem począć. Bateryjki, wszelkiej maści zasilania też mamy do dyspozycji. Jeżeli chcecie zasilać swoją diodę z ziemniaka, czy zasymulować ziemniaczaną baterię, czemu nie, czy cytrynowo. Kabelki ciągniemy na zasadzie klikania pomiędzy jednym terminalem a drugim. A właśnie, włączyło mi się na zielono, nie mogę tego wyłączyć. Cały czas mi lata. Nie wiem, jak to wyłączyć. Wystarczy zaznaczyć kabel, który pani stworzyła, i nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze. Wtedy sobie kabelek pójdzie. Poszedł. Panie Jacku, no ja się wrócę dla pana Jacka. Panie Jacku, circuits, no pan będzie miał puste tutaj to pole, które ja mam dotychczasowe projekty. Musi pan nacisnąć utwórz nowy obwód, żeby wejść w edytor. Nie, no jak to, momencik, to ja może panie Jacku zrobimy to w ten sposób. Bo to się troszeczkę kręcimy w kółeczko. Ja przestaję na chwileczkę dzielić. Dostanie pan wajchę. I pan nam pokaże, co pan widzi. Tak będzie najzdrowiej dla nas wszystkich. Proszę bardzo. Prosimy o udostępnienie ekranu. Gdzie to teraz jest? Share na dole. Ja to mam inaczej, zaraz zobaczę. Albo udostępnij, jeżeli ma pan wersję polską WebExa. Może pan ekran już udostępnić, bo jest pan teraz zrobiony prezenterem. Tylko prezenter ma opcję na administrator, czyli ja udostępnię ekranu. Proszę nam swój ekran udostępnić. A to jak pan korzysta? Z przeglądarki. No w przeglądarce też jest opcja udostępnienia ekran. Gdzie? Znaczy w kliencie przeglądarkowym WebExa. Oj, no teraz to będzie problem, w ogóle tragedia. No ja się drugi raz na WebExa, momencik, no mogę zalogować, aczkolwiek zaraz się pewnie to wszystko porozwa... Aha, nie... A, nie mogę się zalogować na WebExa. Mogę tylko z drugiego komputera. Muszę go tylko włączyć. Czy panie Jacku, ja jak ten link kliknę... A! Panie Mikołaju! Momencik, panie profesorze, już rozwiązałem. Chciałem coś? Do tego te warsztaty zmierzają właśnie. Panie Jacku, wszedł pan w galerię działających projektów, więc proszę się cofnąć, klikając już udostępniam ekran. Pan jest teraz w trybie galerii, czyli przeglądania tego, co ktoś zrobił. A to, co my chcemy zrobić, to zrobić samemu coś. Więc żeby wyjść z galerii najprościej, to musi pan, żeby dojść do Circuits, to musi pan albo kliknąć w Circuits tutaj w menu po lewej, albo po prostu kliknąć na tą ikonkę Tinkercada w lewym górnym rogu. I to wróci pana, proszę bardzo, domyślnie do widoku projektów 3D, ale wtedy możemy przeskoczyć do Circuits i już jest otwórz nowy obwód. Czy już jest wszystko jasne? Obwody tak. Zadziałało? Jeszcze nie. Już.
Jak? Halo? Houston? Oj, chyba mam problem. Swoją drogą na polo 13 poziomem problemów było właśnie ogniwo paliwowe. Czy już jest pan w trybie edycji tworzenia nowego obwodu, panie Jacku? Halo? Panie Mikołaj, zająć trochę publiczność? Nie, proszę nie, proszę nie. Dobrze, dobrze. Jak w każdej chwili jestem gotowy. Panie Jacku, możemy już pracować dalej? Oj, nie wiem, co się stało z panem Jackiem. No nie dobrze. Panie Mikołaju, ja mogę zabawiać publiczność. Nie ma... Znaczy to nie jest kwestia zabawiania publiczności, nie chodzi o zabawianie. Proszę państwa, to co proste powiedział... Proste rzeczy, panie Welino, były fajne w przedszkolu. My tu się bawimy prostymi, troszkę mniej prostymi rzeczami, natomiast równie zabawowymi. Eksperymentujemy, uczymy się metodą poniekąd prób i błędów, ale w odróżnieniu od tego, abyście teraz państwo kupili, no to te elementy, które teraz wykorzystam, to są kilka groszy, natomiast jeżeli byście chcieli eksperymentować z bardziej poważnymi elementami elektronicznymi, to już są dziesiątki, setki, tysiące złotych. Jakbyście mieli eksperymentować z fizycznymi, ich postaciami, to każdy błąd i pieniądze idą do kosza. Natomiast tutaj błądzić jest rzeczą ludzką, wobec czego tutaj mamy taką bezpieczną piaskownicę, w której możemy się mylić do upadłego. I eksperymentować, zanim zbudujemy nasz układ z fizycznych klocków, za które zapłacimy ciężkie pieniądze, możemy zrobić to z Afriką. I tego chcę państwa nauczyć. Proszę państwa, ja państwa jednak trochę zabawię. Diody RGB, proszę zwrócić się do pana magistra Tadeusza Burego. On ma dojście w Chinach, dokładnie kupił chyba 500 diod za 20 zł. Mam je dzisiaj, może je obejrzymy. Czyli prawdziwe diody z trzech kolorów można poskładać. Jak pan Tadeusz Bury kupi większą ilość, to państwu wyślemy to za darmo, tak żeby sobie móc eksperymentować. Zwykła bateryjka 4,5-woltowa i dioda działa. Nie jest to dobre rozwiązanie, jest trochę niebezpieczne, ale dioda zadziała, trzy diody można podłączyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak pan powiedział, pan Mikołaj powiedział, wracamy do przedszkola. Nie, w przedszkolu nas nie uczą, jakie są podstawowe kolory w składaniu barw. Tak, przepraszam bardzo. I addytywne i subtraktywne składanie barw. Za moich czasów w przedszkolu pamiętam ten obrazek, do dzisiaj miałem 6 lat, pamiętam ten obrazek, było. Ale było powiedziane addytywne, ktoś użył greki z panem? Nie, nie było. Było addytywne składanie kolorów i było subtraktywne, ale nikt tego tak nie nazwał. Panie Mikołaj, więc musimy tak państwa nauczyć, żeby państwo byli w stanie to sześciolatkowi przekazać. I nie można powiedzieć... Dla sześciolatków ja bym trochę nie ryzykował z tym laboratorium. Panie Mikołaj, pozwoli mi pan skończyć trzy zdania. Więc takie składanie barw jest w telewizorze i na naszych stronach fizyki zabawek w składaniu barw jest pokazany telewizor, który kiedyś w jakimś francuskim hotelu był nieco zepsuty i trzy działa się... W trakcie wyłączania telewizora rozjeżdżały i wyraźnie widać trzy barwy podstawowe w składaniu kolorów addytywnym, jak pan to powiedział, czyli dodawania. Dlaczego tak? No bo trzy
receptory światła akurat są tych trzech oddzielnych kolorów w naszym oku i to się składa na całość. Oczywiście w takim składaniu nie można uzyskać koloru fioletowego, dlatego żadna z aktorek w telewizji nigdy nie ma fioletowej sukienki. Czyli to jeśli chodzi o składanie addytywne. Składanie addytywne oczywiście bierze się od Newtona, bo on wymyślił bączek, na którym można dobierać kolory. Państwo w swojej pracowni na pewno to macie. Ponieważ pan Mikołaj bardzo ciekawie to wymyślił, musiałem zejść do piwnicy i przygotować addytywne składanie kolorów. Mam tu dla państwa addytywne składanie kolorów już na stole. Proszę, chyba widać, zielony, niebieski, czerwony, zaprzyjaźnionego sklepu na szosie toruńskiej, jadąc w kierunku obwodnicy. I składając oczywiście we właściwy sposób, dobierając odległość, możemy te trzy kolory złożyć. Polecam to państwu, to są prawdziwe diody, lampy diodowe. Całość tego zestawu kosztowała chyba ze 100 zł. Czy możemy wrócić do elektroniki? Tak, tak, panie Mikołaju, ostatnie zdanie. Czyli znowu ulubione słowo, jak whisky. Warto to mieć, żeby w razie czego pokazać uczniom, że to, co robimy w laboratorium wirtualnym, odpowiada światowi rzeczywistemu, bo fizyka jednak jest nauką o świecie rzeczywistym. Myślę, że państwo w międzyczasie zdołali zrobić, co trzeba, czyli panie Mikołaju, już się wyłączam. Okej, dziękuję. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem gotową wersję. Mam nadzieję, że państwa rozwiązanie wygląda podobnie. Bardzo bym wdzięczny, jakby ktoś z państwa chciał się tym, co zrobił, podzielić. Ja tutaj akurat użyłem zasilacza laboratoryjnego, bo skoro jest darmowy, to mogę go użyć. Użyłbym normalnie 9-woltowej bateryjki, ale jak mam zasilacz laboratoryjny, to wezmę zasilacz, bo mogę. W normalnym życiu raczej by mnie nie było stać. Okej. Okay. No to mamy diodę ze wspólną katodą. To się aż prosi, znaczy prosi się. Fizyka dyktuje, że katodę, bum, uziemiamy. I do anod poszczególnych kolorów doprowadzamy napięcie i prąd. Ja tu troszeczkę pokombinowałem z potencjometrami i ustawiłem każdy z tych potencjometrów na maksimum 270 ohmów. I tak samo te rezystorki za potencjometrami stojące. I proszę zobaczyć, każdy z potencjometrów plus, minus podłączone do płytki prototypowej. I teraz zasilam przez styki zewnętrzne, wyprowadzam przez ślizgacz. Czyli tak, jakbyśmy mieli fizyczny potencjometr obrotowy. Suwakowego to jest przy momencie, może tak. A nie, to jest chyba tylko trigger zwykły. Tak, nie potencjometr suwakowy, tylko zwykły suwak zaczaskowy. Więc teraz co zrobić, żeby naszą diodą zaświecić? Trzeba jej powiedzieć, że prąd płynie i trzeba trzema wajchami pokręcić. Żeby to zrobić, Pani Magdaleno, proszę rzucić okiem na mój ekran i może to Pani coś pomoże. Starałem się, żeby połączenie było klarowne. Tutaj kanał czerwony, to jest czerwony kabel. Trochę miesza się z oznaczeniami żyły plusowej. Kanał niebieski to niebieski drucik, kanał zielony to zielony drucik. I tak samo jest dioda opisana. Anoda zielona, anoda niebieska, anoda czerwona. Żeby mój eksperyment teraz uruchomić, no to aż się prosi, wszystko jest przetłumaczone, no to bum, naciskamy uruchom symulację.
Zasilacz ustawiłem na 5 V. Mogłem więcej, ale trzeba było kombinować z potencjometrami i rezystorkami. I co teraz? Jak DJ na dyskotece, możemy tymi trzema gałkami kręcić do wyboru, do koloru. I teraz możliwe odcienie niebieskiego w bum, 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 modyfikując kanał zielony. O, proszę bardzo, jesteśmy taki błękitny. Modyfikując kanał niebieski. O, i teraz się nic. Czyli już wiemy, w którą stronę kręcić potencjometrem, gdzie jest minimum, gdzie jest maksimum. Teraz świeci się na jasno-zielony kolor. To znaczy, że tu jest maksimum potencjometru zielonego. Jak dołączymy kanał niebieski, proszę zobaczyć, co się dzieje. Wyszła akwamaryna. A teraz moglibyśmy przetestować to na przykład dzięki temu, że w programach komputerowych, szczególnie na stronach internetowych, też wykorzystuje się składanie addytywne. Można było sobie maksimum niebieskiego plus maksimum zielonego dodać i wychodzi akwamaryna. Co się stanie, jak dodam troszeczkę czerwonego? To jest ciężko narysować, ale może... O, proszę bardzo. Co się stało? Co obserwujemy, proszę Państwa? Mhm. Tak jest, światło białe. Teraz wyłączę sobie kanał zielony. Jest taki ała różowo, fuksja, fioletowy, ciężko powiedzieć. Ale w ten sposób bardzo, bardzo, bardzo prosty. Dioda RGB to fizycznie kosztuje około złotówki dwóch. Potencjometry to jest kilkadziesiąt groszy. Zasilacz laboratoryjny to może nie, ale bateryjka 9-woltowa czy kilka paluszków to są koszty kilku złotych i już możemy pouczyć się o składaniu barw, kręcąc gałkami. Czy to będą gałki fizyczne, kilka złotych, czy gałki symulowane, 0 złotych. Ale przy okazji budujemy obwody, uczymy się troszeczkę o tym, jak działają diody. Ja mógłbym teraz na przykład przedefiniować któryś z rezystorów, na przykład na małą odporność, czemu nie? Wystarczy, że kliknę go i zmienię jego wartość. Już widać, że się paski zmieniają. O! I to, co się teraz stało, podałem bardzo duże napięcie na zieloną anodę i usmażyłem diodę. Dokładnie to, co się dzieje z diodą fizyczną, mogę też zasymulować takim dziwnym dymkiem. Tutaj nawet komunikat wyskakuje. Dioda LED uległa awarii, ponieważ przez diodę LED green płynie prąd 130 mA, no bo mała rezystancja, podczas gdy prąd maksymalny wynosi 20 mA. I bum, i bum. Dioda by mignęła i tyle byłoby po diodzie fizycznej. My tu możemy tę diodę maltretować do upadłego w tej nazad. O. Z normalną to byśmy tego raczej już nie zrobili, już była kaput. Ale symulowaną, czemu nie? Ok, to jest pierwsze zadanie. Mam nadzieję, że... No dobrze, no kitaj to kitaj. No, mniejsza o kitaj. I tak ta elektronika w większości z Kitaju pochodzi. Tak, gdzie dokładnie to kupimy, to już mniejsza kwestia.
Tak jak tutaj nawet napisałem, ten symulator oddaje także kwestie prawa antena, prawa odporności i tak dalej i kwestii poziomu energetycznego diod, także za duży prąd i smażalnia z diody. Co zrobimy następnego? No to dalej będziemy się bawić diodami. Ale teraz będziemy żelazkiem jechać po prądzie, po napięciu, przepraszam bardzo. Zbudujemy coś, czego bardziej rozbudowaną część, rozbudowaną wersję macie Państwo we wszystkich swoich ładowarkach, telefonów i innych różnych dziwnych aparatur elektronicznych, to znaczy prostownik. Wykorzystamy mostek Greca, najprostsze, co się tylko da zbudować w kwestiach prostowania. Na licho czy najlepsze, ale dla symulacji na pewno ciekawe. No, do tego, Panie Jacku, zmierzam, żebyśmy się teraz nauczyli elektroniki sami i później przekazali to, co się nauczyliśmy, to, czego się już uczymy, naszym pociechom. Żeby złapały bakcyla, eksperymentowały, uczyły się we własnym zakresie i tworzyły od tego, wychodząc do tego etapu, nie musząc się cofać, nie musząc, przede wszystkim nie musząc wydawać pieniędzy. Owszem, zbudowanie fizycznego obwodu uczy najlepiej, zwłaszcza jak się go spali, ale mając taką siatkę bezpieczeństwa jak symulator, to jest dobry start. 20 lat temu, 15 lat temu, symulatory obwodów elektronicznych kosztowały kilkanaście tysięcy złotych. Było chyba naprawdę bardzo niewiele. Tutaj się uśmiecham do firmy National Instruments, która do dzisiaj robi świetne software do symulowania obwodów. Dzisiaj Państwo macie to w przeglądarce internetowej za okrągłe zero. 2020 rok, pandemia, kwestie finansowe i tak dalej. Jesteście Państwo w stanie zbudować własne, całkiem spore, jeżeli zobaczycie sobie w przybornik nasz tutaj, całkiem spore laboratorium elektroniczne. Tych elementów jest naprawdę od groma. Mówiąc kolokwialnie. Co zrobimy teraz? No, skoro powiedziałem, że mostek Greca, to warto byłoby ten mostek Greca zbudować. Tu macie Państwo taką ładną z Wikipedii animację, jak mostek Greca działa. Cóż, potrzebujemy cztery diody. Możemy użyć diod świecących, najlepiej diody zwykłe. Diody zwykłe także są w przyborniku. Zwykła dioda, tutaj w sekcji ogólne. I żeby złożyć mostek Greca, to musimy te diody podpiąć w taki kwadracik. Proszę zauważyć, że przeciwległe boki mają diody skierowane w ten sam kierunku. Skąd wziąć sygnał zmienny? No nie będziemy teraz co chwileczkę takim przyciskiem wirtualnym naciskać, żeby wygenerować prąd zmienny, bo to się mija z celem. Szkoda zdrowia. Jak ja powiedziałem, to jest wirtualne laboratorium i w tym wirtualnym laboratorium jest też sprzęt, który kosztuje, tak jak powiedziałem, tysiące złotych. To znaczy generator funkcyjny, też 2-3 tysiące złotych piechotką, bez problemu, no chyba, że używany troszeczkę tańszy. Już mamy źródło sygnału przemiennego o modyfikowanej amplitudzie. Wystarczy, że go sobie zaznaczę i już mogę zmienić amplitudę sygnału, mogę zmienić częstotliwość sygnału, no chyba, że chcę kręcić gałką wirtualną. Mogę przełączyć tryb prostokątny, sinusoidalny albo trójkątny, albo tutaj zmieni. I można sobie mostek Greca bardzo od tej, no już Państwu pokazałem, jak sposób zbudować. Zachęcam do odtworzenia tego układu, nie pokazuję tego. Czyli tak, podpinamy sobie sygnał przemienny z generatora na wejście mostka Greca. Mostek Greca, czyli 4 diutki, to jest kilkanaście sekund roboty po spinaniu ich. Można je spiąć na płytce prototypowej, można je spiąć w powietrzu i kabelkami. Dekustyjność.
a na wyjściu tego mostka w tych miejscach podpinamy na przykład multimetr, też kilkaset złotych, dobry multimetr, albo kilka tysięcy złotych fizycznie oscyloskop. U nas oscyloskop znowu kosztuje 0 zł i znowu jest dostępny w menu. W menu. Jak przejdziemy na widok wszystkie i gdzie rynko przewiniemy, to się pojawią multimetr, generator funkcji, oscyloskop i zasilacz w sekcji przyrządy. 2000, 2000, 2000, już jesteśmy, tak, 6000 zł do przodu. A gdzie tam cała reszta? Więc zachęcam do zbudowania własnego mostka Greca w te kilka minut. Ja to podpiąłem. A jak tą diodę obrócić? Już pani Mariolo mówię. Tutaj z programu graficznego się pani powinna taka ikonka kojarzyć. Dwa takie trójkąciki. Lewy górny róg pod ikoną Tinkercada jest taka ikona z dwoma trójkątami strzałeczką. Dymek się pojawia, obróć. Zaznaczam diodę i klikam do oporu. Obróć. Niestety mogę obracać tylko w jednym kierunku, no ale coś za coś. Klikam, 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 klikam. I co 45 stopni ją wracam. To odpowiada na pani pytanie? Mam. Super. Przypominam znowu, jak pracujecie państwo, jeśli pracujecie na płytce prototypowej, to tak jak na fizycznej płytce prototypowej, te gniazda są połączone pionowo, a linie zasilania poziomo. To życie ułatwia w większości wypadków do budowania prostych eksperymentów, prostych układów. Natomiast jak się trzeba przejść na płytki drukowane, no to jest troszkę więcej zamarwień. Ale tym akurat się dzisiaj nie będziemy zajmować. Bo eksperymenty, uczenie się najlepiej robić na początku na płytkach prototypowych albo faktycznie spinać kabelkami. Tutaj zwróćcie uwagę państwo, że nie musimy mieć żadnej wirtualnej lutownicy. Też oszczędność. Więc jak macie swój państw, już państwo swój układ, to możemy go zasymulować. Czekam na informację, że udało się państwu ten mostek zbudować. Jakby komuś się coś nie udało, jakby coś nie za bardzo chciało się diody łączyć i tak dalej, to też proszę o informację. Od tego jestem, żeby państwu pomagać. Chyba przegrałem konkurencję z telewizorem.
Jak obrócić diodę, panie Jacku? Już pokazuję raz jeszcze. Tutaj na górze po lewej stronie mamy takie dwa trójkąciki. A, tu. I wystarczy zaznaczyć diodę i poklikać i wyjdzie. Panie Kazimierzu, nie rozumiem pytania, dlaczego na wejściu jest zaznaczony plus i minus. Mógłby pan sprecyzować? Chodzi mi o to, że rozumiem, że układ prostowniczy, tak? I na wejściu przykładamy napięcie zmienne, tak? No, to widać że tutaj na animacji, że raz plus, raz minus. Aha, bo mnie nie było tego widać. Okej, okay, dziękuję. Może animacja po prostu się zacinała i dlatego. Tak, tak, dziękuję bardzo. Czy już Państwo macie mostek Greca poskładany? To jest najprostszy most, jaki można w życiu zbudować. Przecież nie przez żadną rzekę. Okej, okay, pani magazyn już mówi, że gotowe. To jak ma pani mostek złożony, to wystarczy tylko pokombinować z oscyloskopami i generatorem, a potem uruchomić symulację. Pokombinować to znaczy pobawić się podstawą czasu w oscyloskopach, którą możemy zmienić klikając na oscyloskop. Przedział czasowy, czyli podstawa czasu w zwykłych fizycznych oscyloskopach, a generator to już pokazywam, jak edytować, wyznaczyć go, zaznaczyć i ustawić mu parametry. Z poziomu symulacji, już jak symulacja pracuje, też można te parametry zmieniać na bieżąco. I jak już mamy układ gotowy, ustawiliśmy sobie amplitudę sygnału na dzień dobry. Czy jaki sygnał wysyłamy, uruchamiamy symulację. No ja teraz mam, proszę zwrócić, mam 34-hercową prostokątną falę. Właściwie to nie jest amplituda, tylko dwa razy amplituda, 10 V. Trochę te oznaczenia są mylące. Wpuszczam sygnał przemienny prostokątny. Żelazko z 4 diod i na końcu po żelazku mamy flatlina ciągu stało napięciowego o wartości, tutaj jak widać podziałka mówi, że całe to jest 10, no to jest połowa tego, to jest 5, czyli mamy 4 i niewiele ponad 4 volty wyprostowanego napięcia. Sinusoidom jest troszeczkę gorzej, bo na dobrą sprawę to, co robimy, to jakbyście Państwo matematycznie określili to wyjście względem tego wejścia. Co się tak właściwie za operacja stała pomiędzy wejściem a wyjściem? I jedna prościutka operacja matematyczna. No nic. Wartość bezwzględna. Po prostu wzięliśmy na dobrą sprawę wartość bezwzględną, czyli te wartości ujemne sinusoidy odbiły się wokół osi czasu i mamy takiego krokodylka tutaj. Nie sinusoidalnego, już tylko ta właśnie wartość absolutna. Puścimy trójkącika, no to z trójkącikiem się dzieje bardzo podobnie. Czy Państwu generator, oscyloskopy i cały układ prostowniczy działa? Czy są jakieś problemy?
tego generatora nie mogę uruchomić. Daję na off, a się nie chce przesunąć ten. Może ale źle podłączyłam. Off, znaczy off to źle, że pani daje na off. No dobra, ale te czarne. No dobra, to jest on. Tak, jest tak on. Jest włączony. I nie chodzi mi. Znaczy on ma stać w miejscu, ale ma dawać sygnał. No właśnie nie daje. A jak ma pani ustawiony widok generatora? Tu ma pani częstotliwość? Aha, już wiem, już wiem. Dobrze. I działa? Pani Mariolo? Nie chcę mi działać, nie wiem, ja jestem za nerwowa do takiej rzeczy, to trzeba posiedzieć przy tym, w sensie takim. Jeżeli pani przydełkuje, to się umiejętności skrzydełkowania przydają, bo tutaj duża precyzja jest potrzebna. Jeżeli się to pani nie udaje, to również może się nie udać uczniowi. Jako dorośli ludzie nauczmy się krytykować innych. To znaczy, może jest coś not enough self-understanding, po angielsku byśmy to powiedzieli, może nie jest dostatecznie dydaktyczno jasne, ale samo narzędzie jest w sumie bardzo ciekawe. Ja się wyłączam, Panie Mikołaju, przypomnę, że za chwilę musimy zaczynać kolejny warsztat. Spokojnie. Przedłużyliśmy, zaczęliśmy później, także mówię. No dobra, to jest dobrze. Ale pani Mariola, czy generator jest podłączony do mostka? No. W taki sposób? Czyli plus pomiędzy te diody, minus pomiędzy te? Znaczy minus. Źle powiedziane, gdy to jest generator. No. Wszystko skopiowałam tak, jak trzeba. Ale w ogóle żaden sygnał na oscyloskopie się nie pojawia? Na żadnym oscyloskopie? Na żadnym się nie pojawia. To coś musiałam gdzieś... Ja spokojnie. Ja zaraz coś musiałam... Czerwonym gniazdem do czerwonego, gniazda czarny do czarnego. A już wiem gdzieś. A oscyloskop wyjściowy, no to spinam do mostka. W tych miejscach, tak jak jest pokazane na animacji. Czyli w tych narożach naszego kwadratu mostka, jak teraz wrócimy 45 stopni, to są te miejsca. I na nich obserwujemy sygnał wyjściowy, a sygnał wyjściowy bierzemy na siłę po prostu wprost z generatora do oscyloskopu wejściowego. Czy chcecie Państwo jeszcze jakieś jedno zadanko zrobić? Czy kończymy? Dla mnie to trzeba poćwiczyć i posiedzieć przy tym, bo to tak na szybko to się nie da. Każdy ma swoje tempo. Już czas się kończy. Zaczęliśmy 5 minut później, także no. Aha, no, to niewiele nam da. No nic, trudno, ale to tak czasem bywa, czy to internet, czy to przeglądarki, czy problemy różne i opóźnienia są. To ja może w takim razie podsumuję już bez slajdów. Ja podsumuję może bez slajdów już. To narzędzie, które... z którym chciałem się z Państwem podzielić, to nie jest moja własność, że się dzielę, ale chciałem Państwu pokazać, jak w prosty sposób, za zupełne 0 zł, można stworzyć ciekawe układy, nie wydając ani grosza, a eksperymentując do podłego, tak jak tutaj Pani Maryla zauważyła, popełniając przy okazji wiele różnych błędów czy problemów z czytaniem programu. Moment. A pani Lanta mnie. Okej. Możecie Państwo dzięki temu narzędziu sami się
nauczyć, pobawić elektroniką, nie ryzykując spalenia sprzętu, co jest poniekąd niedydaktyczne, bo najlepiej się człowiek uczy na tym, jak coś skopci, zepsuje albo zniszczy, ale to pozwala nabrać pierwszych szlifów, a później te szlify przekazywać dalej. Można tu zbudować, to miałem cel taki troszkę bardzo ambitny, na przykład analogowe operacje arytmetyczne za pomocą wzmacniaczy operacyjnych. Czy zbudować sobie układ do sterowania silnikami robota? Też. Może pół godzinki, godzinka i gotowe. Czy różne inne dziwne cudawianki ciekawe, ponieważ paleta urządzeń, jakie mamy do dyspozycji, elementów elektronicznych jest naprawdę duża, biorąc pod uwagę, że to wszystko domowe. Możemy sobie złożyć, poeksperymentować, popróbować, jak wyjdzie zbudować z fizycznych elementów. Jak będziemy wiedzieć, że wszystko gra, to możemy zainwestować te kilka złotych, kilkadziesiąt i budować własny, już działający obwód. Tam mi nie wychodziło, bo ja nie wzięłam, uruchom symulację. A, no taki no, ciuteńki, malusieńki detalik. Tak, jak to się mówi, no, w drobiazgach jest pies pogrzebany. No, panie Deuszu, owszem, za darmo to... Okej, płacimy za energię elektryczną, owszem, ale nie płaci pan 2000 zł za oscyloskop per sztuka, nie płaci pan 2000 zł za generator funkcyjny, czy trzech, czy iluś, i nie płaci pan za zasilacze i inne tego typu komponenty, czy aparaturę. Nie płaci pan, wobec czego można uznać, że jest to w tym zawężeniu sensu darmowe. Owszem, trzeba mieć prąd i trzeba mieć internet, żeby się z tym połączyć, ale mamy tak czy siak, bo tak czy siak wykorzystujemy. Można tutaj pan Jacek chyba do tego zahacza, jak już mamy w naszym, proszę zauważyć, że tutaj także do dyspozycji, poza czujnikami, elementami elektronicznymi, mamy także mikrokontrolery. Ja tylko do nich przywinę, bo to, do tego zmierzałem, ale niestety nie zużyłem. Możemy sobie wziąć na przykład Arduino wirtualne czy Microbit i stworzyć dla tego mikrokontrolera, przepraszam bardzo, kod. Czy wizualnie, czy w formie tekstowej C++, czy w formie łączonej blok i tekst, czyli bloki i C++, zaprogramować wirtualny kontroler, podpiąć go do wirtualnego obwodu i zasymulować taki układ. Na do widzenia, to ja może to pokażę. Trochę bardziej skomplikowane. No to chciałem, żeby było ostatnim zajęciem, ale nie zdążymy. Okej. Okay. Mamy sobie mostek H sterujący za pomocą kilku tranzystorów, sterujący dwoma silnikami robotycznymi prądu stałego. Steruję prędkością i kierunkiem obrotu silników. Osobno zasilam linię zasilania silników, osobno zasilam logikę tego mostka. To są dwa różne napięcia, nie możemy zasilać tego samego i nie możemy bezpośrednio zasilać mikrokontrolera, bo go usmażymy. I mój wirtualny robot, co prawda wirtualnych kółek nie mam, ale widać po ruchu silników. Mój wirtualny robot sobie właśnie w ten sposób do przodu, do tyłu, teraz by się poruszał. Zasymulowane za 0 zł. Zbudowanie tego układu to jest, zasilacze, to by było 88 za Arduino, silnik 20, czyli 120, mostek H około 10 zł, czyli jesteśmy około 130 zł do przodu. Pomijając podwozie robota. Czyli już jesteśmy, możemy sobie symulować, kombinować. Kod dołączony, mogę edytować przyzwyczajenie, żeby pisać kod, to napisałem kod do obsługi tych silników. Zasymulowałem ten kod na symulowanym kontrolerze, gra i buczy. Nie wydałem ani grosza.
do takich zabaw Państwa zachęcam, z dziećmi i samemu, z dziećmi samymi, z własnymi i z dziećmi wypożyczonymi. No nic, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś tym będziemy mogli pobawić razem. I dziękuję za uwagę i być może do usłyszenia, do zobaczenia. Ja się już rozłączam. Aha, jakbyście Państwo mieli pytania, to słuchaj uprzejmie teraz, albo ewentualnie mailowo. Dziękujemy bardzo, Panie Mikołaju.